Dawniej złośliwi mówili, że projektanci szwedzkich aut rysują je wyłącznie przy pomocy ekierki. Dziś te żarty wydają się nie na miejscu, a lekko zaokrąglone krawędzie, dyskretne przetłoczenia i przede wszystkim proporcje między powierzchnią szyb i powierzchnią blach sprawiają, że z przyjemnością patrzymy na ten samochód. Cóż, uroda rzecz ważna, ale auto ma służyć do jazdy. A więc pytanie podstawowe. Lepsze czy gorsze od rywali? A konkretnie, w czym lepsze, a w czym gorsze? Zacznijmy od przestrzeni, jaką oferuje nam wnętrze kabiny pasażerskiej. W porównaniu do poprzedniego modelu zwiększono rozstaw osi i miejsca jest pod dostatkiem. Proszę porównać. Tak przedstawia się wnętrze A6. W Volvo fotele są bardziej obszerne i starannie wykonane. W każdym z tych aut siedzi się wygodnie, ale w Volvo jest to już naprawdę luksus. Volvo jako jedyne w tej grupie oferuje specjalną konstrukcję zagłówków, które najlepiej chronią przed urazem kręgi szyjne. Z tyłu w standardzie zagłówki składają się, nie zakłócając obrazu w lusterku wstecznym. Tego nie ma ani Audi, ani BMW. Tablica rozdzielcza Volvo przypomina trochę kokpit w samolocie. Bardzo tu dużo przycisków, ale szybko przyzwyczajamy się do ich obsługi, ponieważ są logicznie rozmieszczone. Bardziej niż w Audi i BMW podoba nam się wzornictwo całej przedniej półki. Proszę porównać. Oto deska w A6, a oto w BMW 530. Radio oraz telefon to oczywiście dopłata i to solidna, ponad 10 tysięcy złotych. Dopłaty wymaga również układ stabilizacji jazdy, w Audi to wyposażenie standardowe. Automatyczna skrzynia biegów w żadnym z porównywanych samochodów nie należy do wyposażenia standardowego, ale za dodatkowe pieniądze ma się we wszystkich tych samochodach urządzenia najnowocześniejsze. W tym położeniu napęd przekazywany jest automatycznie. Po przyciągnięciu dźwigni przechodzimy na sterowanie ręczne. Ruch do przodu i zmiana biegu na wyższy. Ruch do tyłu, schodzimy w dół i samochód hamuje silnikiem. Po przekroczeniu 5000 obrotów odzywa się silnik. Dźwięk jest niski, stłumiony i w najmniejszym stopniu nie drażni uszu. Po osiągnięciu odpowiednich obrotów silnika już nie słychać. Dokładne pomiary pokazują, że przy 100 km na godzinę szumy w kabinie pasażerskiej nie przekraczają 63 dB. Przy 130 rejestrujemy o 6 dB więcej, a przy 160 o 10 więcej. To już trochę za dużo. Mogą Państwo porównać te parametry z parametrami konkurentów. Większy wpływ w Volvo na poziom hałasu ma ogromna kubatura nadwozia kombi niż odgłosy pracy silnika. No właśnie, silnik. Volvo 70 T5 napędzany jest pięciocylindrowym motorem o pojemności 2,3 litra. Po doładowaniu przy 5200 obrotach silnik ten daje aż 250 koni mechanicznych. Od 2400 obrotów mamy aż 330 Nm momentu obrotowego. Jest to bardzo dobra jednostka napędowa. W średnich i górnych obrotach pracuje płynnie i elastycznie. Jedyny kłopot to stosunkowo mała dynamika do 2000 obrotów. Proszę popatrzeć na start tego samochodu. Puszczamy hamulec, obroty powyżej 1200, gaz, a auto rusza dość niemrawo i tak zwanego kopa dostaje dopiero po włączeniu turbo do ładowania. Szczegółowe dane dotyczące osiągów przedstawimy za chwilę. Na razie skupmy się na tym, co najistotniejsze dla wszystkich modeli kombi. Trzeba przyznać, że Szwedzi zaprojektowali to auto tak, iż nie wierzymy, że Volvo serii 70 mogłoby mieć inną karoserię. Wszystko tu jest dokładnie przemyślane. Klapa bagażnika po otwarciu wędruje wysoko do góry i nie ma obawy, że uderzymy o nią głową. Bagażnik wydaje się zbyt płaski, ale to nieprawda. Liczy sobie aż 485 decymetrów sześciennych. W BMW serii 5 mamy tylko 410 decymetrów, a w Audi A6 455. Jeden ruch i tylne siedzenia się składają. Przestrzeń bagażowa powiększa się do 1650 litrów, a długość do 198 cm. Siedzenie pasażera też można złożyć. Tego nie ma ani Audi, ani BMW. I wówczas można transportować przedmioty o długości ponad 2,5 metra. Po złożeniu oparć możemy wysunąć zwijaną siatkę, zamocować ją za przednimi fotelami i załadować bagażnik aż po dach. Przy czym musimy pamiętać, że całkowita ładowność Volvo to niecałe 500 kg i tej wartości przekraczać nie radzimy. Podłoga bagażnika składa się z dwóch części. Podnosimy pokrywę i proszę, otrzymujemy osobną, oddzieloną od reszty część, w której na przykład możemy ulokować zakupy bez obawy, że torby będą wędrowały po całym samochodzie. Ze względu na czas, o wszystkich tych pomysłach możemy mówić tylko skrótowo. Podsumowując, mamy wrażenie, że Volvo zostało zaprojektowane przez kogoś, kto chciał zrobić auto dla siebie. Nieco gorzej na tle tych ocen przedstawiają się oceny układu jezdnego. Nie żeby było źle, ale nie jest tak dobrze jak z całą resztą.
Po pierwsze, zawieszenie Volvo V70 jest komfortowe. Samochód nie wpada w żadne kiwanie ani kołysanie. Na równej, najlepiej dwupasmowej drodze prowadzi się lekko i bez wysiłku. W zakrętach jest już trochę gorzej. Przedni napęd sprawia, że auto ma tendencję do wyjeżdżania na zewnątrz łuku. W modelu testowym, jak już mówiliśmy, było to niwelowane przez układ ESP, który jednak wymaga, podobnie jak w BMW, kilkutysięcznej dopłaty. Stosunkowo najsłabiej prezentuje się zawieszenie Volvo na poprzecznych nierównościach. Przechodzi je dość miękko, ale głośniej niż Audi, BMW i Mercedes. I sprawa ostatnia, promień zawracania. Volvo zawraca na prawie 12 metrach, dla porównania Mercedes na 10,5 metrach. Naprawdę warto, by szwedzcy konstruktorzy pochylili się przed chwilę nad tymi problemami, bo może udałoby się zlikwidować te jedyne poważne mankamenty najnowszego Volvo, a przy okazji może poprawić trwałość elementów amortyzujących. Tyle opisu auta i jego zachowania w różnych sytuacjach drogowych, teraz wyniki badań testowych. Wymiary są oczywiście w centymetrach. Audi ma rozstaw osi identyczny, natomiast BMW o 7 cm większy. BMW ma pojemność bagażnika 410, Audi 455 litrów, ale samochody te mają ładowność o 70 kg większą niż Volvo. BMW do setki dochodzi szybciej, bo 7,6 sekundy, a Audi wolniej, bo 8,3 sekundy. BMW 535 i Audi A6 2,7 litra biturbo spalają w mieście o 3 litry więcej, ale na trasie te różnice się zmniejszają. Volvo ma przekładnię automatyczno-manualną, takie są wartości przy przełożeniu manualnym. Przy 160 km na godzinę Audi i BMW są o 2 decybele cichsze. Droga hamowania we wszystkich trzech autach jest podobna, ale po rozgrzaniu hamulców Volvo hamuje najlepiej. No i tyle danych testowych, przedstawiliśmy je bez komentarzy, oddzielając zarazem od opisu samochodu. Pora więc na werdykt sumujący. Naszym zdaniem Volvo V70 T5 ma szyk skrojonego na miarę garnituru od renomowanego krawca. Tej cechy nie posiadają modele kombi ze znaczkiem Mercedesa czy Audi. No może ma jej trochę BMW. Samochód jest tak ładny, tak dobrym stylu i tak funkcjonalnie zaprojektowany, że chętnie wybaczamy, ale nie mamy zamiaru ich ukrywać, pewne jego mankamenty. W sumie, jeśli wyłączymy Mercedesa klasy E, Volvo V70 T5 wydaje nam się wśród wszystkich modeli kombi autem numer 1.